Dzień dobry, mam na imię Kinga i bardzo mi miło, że tutaj jesteś, bo dzisiaj nadeszła pora na kolejny odcinek z cyklu Literacki Wehikuł Czasu. To jest taki cykl, który na moim kanale pojawia się, odcinek tego cyklu pojawia się na moim kanale raz w miesiącu i przenosimy się wtedy do wybranego roku z przeszłości i sprawdzamy, co wtedy w świecie literatury w trawie, w książkach piszczało. Przyglądamy się wtedy, co nowego pojawiało się na rynku wydawniczym, no i szukamy przeróżnych ciekawostek. Dzisiaj przeniesiemy się, jak pewnie już zorientowaliście się po tytule, do roku 1963. Tytułem wstępu, dlaczego właśnie rok 1963? Po prostu mam jakąś słabość chyba do lat 60. Wtedy powstawały świetne ilustracje, wydawano wiele książek, których później nie wznawiano przez całe dziesięciolecia. A że do 1960 roku już się przenieśliśmy, do 1965 również, no to pomyślałam, że wybierzemy coś pomiędzy, czyli rok 63. Jeżeli są tutaj osoby, które z tym rokiem 63 mają jakieś swoje prywatne, wyjątkowe wspomnienia, którymi chciałyby się podzielić, no to oczywiście zostawiam Wam miejsce w komentarzach. Lata 60. kojarzą mi się też bardzo mocno z takim marzeniem człowieka o podboju kosmosu, które w tych latach właśnie wydaje mi się było szczególnie żywe i mam wrażenie, że znalazło pewne odzwierciedlenie już w tym roku 63 w samych tytułach książek, o których za chwilę Wam opowiem. No ale bez zbędnego przedłużania, słuchajcie, zaczynamy. Mam nadzieję, że przygotowaliście sobie coś chłodnego do picia, bo dzisiaj pogoda dopisuje i zaczynamy. Zaczynamy? Tak, zaczynamy. No dobrze, pierwsza pozycja spośród tych wydanych na naszym rynku wydawniczym w 63 roku to jest opowieść Ryszarda Kapuścińskiego, Czarne gwiazdy. Od razu muszę zaznaczyć, że ta opowieść Ryszarda Kapuścińskiego to jest opowieść wydana w tym 63 roku przez wydawnictwo Czytelnik w nakładzie, uwaga, jedynie 6000 egzemplarzy. To jest jednak nakład dość niski i jeżeli zastanowilibyśmy się nad tym, czy to była powieść, czy to może był jakiś zbiór opowiadań, no to dojdziemy do wniosku, że to była opowieść biograficzna. To jest książka składająca się z dwóch części. Pierwsza część to Nkrumahu i to jest część poświęcona gańskiemu politykowi, premierowi i prezydentowi Gany z zawodu nauczycielowi, panu, który zmarł w 72 roku. Dlaczego Kapuściński opowieść poświęcił właśnie jemu? Ano dlatego, między innymi, że jeszcze na początku lat 50. ten pan zainicjował kampanię pozytywnego działania obejmującą pokojowe protesty i strajki wymierzone w kolonialną administrację. O co chodziło? Chodziło o uzyskanie przez Gany niepodległości. A druga część opowieści Kapuścińskiego, Czarne gwiazdy, była poświęcona Lulumbie. Lulumba, właściwie Patrice Lulumba, to jest z kolei pierwszy premier Demokratycznej Republiki Konga. Podsumowując, w opowieści biograficznej Kapuścińskiego o tych dwóch panach przenosimy się do Afryki. I kto wie, czy przeczytanie tej książki nie byłoby dobrym pomysłem na lato, jeżeli panowałyby tutaj jakieś iście afrykańskie upały. Czarne gwiazdy, 63 rok. Przechodzimy dalej. Może tym razem Noc księżycowa. Noc księżycowa to jest z kolei książka, która wyszła spod pióra Stanisława Lema. Stanisław Lem w tym cyklu u mnie chyba kiedyś się pojawił i zawsze powtarzam, że lubię ten cykl Literacki Wehikuł Czasu za to, że mam okazję wspomnieć Wam o takich książkach, o których pewnie w innych okolicznościach bym nie wspomniała, bo Lema nie kolekcjonuję, nie zbieram, nie ma za dużo Lema w mojej biblioteczce, bo też nie do końca po drodze jest mi z literaturą science fiction czy taką literaturą fantastyczno-naukową, ale od tego akurat są wyjątki. Noc księżycowa to jest zbiór opowiadań i scenariuszy spektakli telewizyjnych. Po raz pierwszy wydany właśnie w 63 roku nakładem wydawnictwa Literackiego. Wspomogę się tutaj opinią jednego z użytkowników portalu Lubimy Czytać, który o tym zbiorze opowiadań Lema pisze tak. Zbiór genialnych jednoaktówek science fiction. Jak to u Lema, akcja każdej z nich zawiera wiele elementów fantastyki naukowej i w zasadzie bez nich nie mogłaby się zdarzyć, ale punktem centralnym zawsze jest człowiek, który bezustannie udowadnia, że nawet w najbardziej zaawansowanej rzeczywistości zawsze pozostaje sobą, niezbyt rozgarniętym i pełnym sprzeczności efektem
ewolucji. To jest też tutaj jedyna dostępna opinia użytkownika, który nazywa się Nitager. Wewnątrz nocy księżycowej tego zbioru znajdziemy na przykład wiernego robota, to jest widowisko telewizyjne, właściwie taki humorystyczny sketch. Znajdziemy wyprawę profesora Tarantogi, widowisko w sześciu częściach, dziwny gość profesora Tarantogi, widowisko telewizyjne, czarna komnata tego samego profesora, odruch warunkowy z cyklu opowieści o pilocie Pirksie i ze wspomnień Jona Tichego, tragedia pralnicza, później zawarta też w dziennikach gwiazdowych i pojawia się też taki utwór Pamiętnik. I ciekawostka, mimo tego, że ten zbiór opowiadań, no powiedzmy w skrócie opowiadań Stanisława Lema, nosi tytuł Noc Księżycowa, wewnątrz tego zbioru nie ma żadnego utworu, który właśnie ten tytuł nosi. Z kolei opowiadanie, rzeczywiście napisane przez Lema opowiadanie Noc Księżycowa, zostało zawarte w zbiorze Powtórka z 79 roku. Ciekawa sprawa. Jak tak teraz w tym 63 roku trafiłam na opowieści Stanisława Lema, to zaczęłam zastanawiać się nad tym, czy przyjdzie kiedyś u mnie taki moment, w którym będę chciała te opowieści Stanisława Lema przeczytać, bo nie wątpię w to, że one są warte przeczytania. Może ta bariera dotycząca science fiction jest tylko we mnie, a science fiction mogłoby mi się spodobać. Muszę kiedyś to sprawdzić za sprawą jakiegoś drobnego, malutkiego, ale dobrego opowiadania i wtedy powiem Wam, jak było, bo to będzie dla mnie odkrywanie jakiejś takiej ziemi nieznanej, ziemi obcej i to może być ciekawe doświadczenie. 63 rok to też rok, w którym została wydana opowieść Tadeusza Konwickiego Sennik współczesny. Ona była wznawiana nawet chyba niedawno, kiedy my mamy to wydanie nowsze, z 2023 roku. Tak mi się właśnie wydawało, że ona niedawno była wznawiana. Sugestywna, psychologiczna proza o różnorodnej narracji z precyzyjną szkatułkową konstrukcją, utwór pełen niepokojących wizji i retrospekcji. To z opisu do tego wydania z 2023 roku. To jest opowieść, w której teraźniejszość przeplata się z przeszłością, czyli bohater tej opowieści opowiada nam też o swojej przeszłości, a właściwie zostajemy do tej jego przeszłości, przeniesiemy. Paweł, główny bohater, przyjeżdża nad rzekę Sołę do małej miejscowości zamieszkanej głównie przez przesiedleńców. Na co dzień pracuje jako robotnik na kolei. Większość osób, z którymi się styka, nie ma do niego zaufania. Jest we wsi obcy. Lubię takie opowieści, w których właśnie w jakiejś lokalnej, niewielkiej, małej społeczności pojawia się ktoś obcy, ktoś z zewnątrz, ktoś, komu ta społeczność nie chce ufać. Stale konfrontuje się z wydarzeniami, które wywołują w nim dziesiątki wspomnień. Powracają do niego obrazy z akcji na niemieckich okupantów, samowoli w szeregach partyzantów, złożenia samokrytyki na zebraniu partyjnym. Autor snuje w ten sposób opowieść, jakby nawlekał na nitkę kolejne koraliki. Kiedy Paweł wraca do Doliny Soły, Konwicki cofa się myślami do swojej małej ojczyzny, kolonii wileńskiej. Akcja powieści składa się z wydarzeń teraźniejszych dla bohatera i 9 epizodów z przeszłości, które przypomina sobie główny bohater. Dla kompozycji powieści istotny jest motyw snów. Wskazuje na to już tytuł nawiązujący do książek zawierających interpretacje marzeń sennych. No coś czuję, że ten sennik współczesny może mi się spodobać i powiem Wam więcej. Ten sennik współczesny, jeżeli dobrze myślę, mam w swoich zbiorach, a mówię jeżeli dobrze myślę, dlatego że moja domowa biblioteczka jest teraz, no cóż, w różnych miejscach, nie jest do końca skatalogowana. I jak tylko rozpocznie się lato, te takie długie, ciepłe dni, letnie, koniec czerwca, lipiec, no to zamierzam duże zmiany w biblioteczce wprowadzić, w jej ułożeniu, także zobaczymy się już pewnie z jakiegoś pomieszczenia z książkami za mną, no ale na razie korzystam z pięknej pogody i ogrodu. Może być tak, że teraz wspomniałam o Tadeuszu Konwickim, coś Wam tam świta, ale nie do końca wiecie, z jaką opowieścią go kojarzycie. Dolina Issy, drodzy Państwo, a poza tym na przykład Mała Apokalipsa, z tych bardziej znanych jego historii. Oczywiście w roku 63 na naszym rynku wydawniczym działo się całkiem sporo, ale muszę dokonać tutaj jakiegoś takiego subiektywnego wyboru. W oko wpadł mi na przykład wydany właśnie w tym roku 5. tom serii o przygodach, opowiadających przygody Tomka Wilmowskiego. Myślę, że już wiecie, kto jest autorem.
Alfred Szklarski, a ten piąty tom to tajemnicza wyprawa Tomka, czyli część, w której przenosimy się do Azji Północno-Wschodniej, do Rosji i do Chin. Tomek wraz z ojcem, Smugą, bosmanem Tadeuszem Nowickim i Udadżalaką wyruszają do Rosji, aby uratować kuzyna Tomka, Zbyszka Karskiego, zesłanego na Syberię za spiskowanie przeciwko caratowi. W wyprawie towarzyszy im, jak każdym cudzoziemcom, agent, szpicel rosyjskiej policji Pawłow. Z oczywistych względów dwóch uczestników ekspedycji ukrywa swoją prawdziwą tożsamość. Wilmowski w dokumentach figuruje jako Anglik Brown, a Tadeusz Nowicki jako Niemiec Broll. Pawłow nie zna rzeczywistego celu wyprawy, która podaje się za wyprawę łowiecką. W sumie Alfred Szklarski wydał 8 opowieści o przygodach Tomka Wilmowskiego. Znana jest też taka część Tomek w grobowcach faraonów, ale tutaj autor zmarł w trakcie jej tworzenia i powieść dokończył już inny pan, Adam Zelga. Ona ukazała się w 1994 roku. Ostatni chyba. Tom opowieści o Tomku Wilmowskim nosi tytuł Tomek na Alasce i to też jest tom autorstwa na dobrą sprawę kogoś innego, nie Alfreda Szklarskiego, choć wykorzystano tam jakieś takie szkice Alfreda Szklarskiego, który przygotowywał się do pisania tego tomu. Napisał ten tom Maciej Dudziak i on miał swoją premierę w 2021 roku, a za sprawą przygód Tomka Wilmowskiego przenosimy się do początku XX wieku, bo ta fabuła, którą przedtem Wam przedstawiałam, mogła sprawić, że zaczęliście się zastanawiać nad tym, do jakich lat właściwie my się przenosimy, skoro jest carat, skoro jest jakiś szpicel, no i skoro nie mogą tam panowie pojechać pod swoimi prawdziwymi imionami i nazwiskami, tylko jeden udaje Anglika, a drugi Niemca. Na chwilę opuszczamy ten polski rynek wydawniczy i przenosimy się do Argentyny. Pogoda temu zdecydowanie sprzyja. W 1963 roku ukazała się właśnie w Argentynie gra w klasy. Na grę w klasy nie musieliśmy swoją drogą w Polsce długo czekać, bo ona ukazała się już w roku 1968. Jej autorem jest Julio Cortázar, czyli argentyński pisarz, o którym na 100% słyszeliście. Tak samo na 100% chyba przynajmniej słyszeliście o grze w klasy. Ona intryguje mnie na tyle, że mam ją już w swojej biblioteczce i teraz pozostaje mi zaczekać na ten odpowiedni moment, czyli będę czuła, że to jest ten moment, w którym powinnam tę grę w klasy przeczytać. Tak czasami jest. Książka musi zaczekać. Dopiero jak poczuję, że ona mnie do siebie przyciąga, to po nią sięgam. To jest książka napisana w bardzo ciekawy sposób, no i sprawiająca, że można czytać ją z pewnością wielokrotnie i też na różne sposoby. Co rozumiem przez to, że grę w klasy można czytać na wiele różnych sposobów. Ano to, że możemy zacząć od rozdziału pierwszego i czytać po kolei kolejne rozdziały, ale możemy też podejść do lektury w sposób inny. Na końcu każdego rozdziału umieszczony jest numer rozdziału, zwykle inny od kolejnego, do którego można przejść w przypadku alternatywnej lektury powieści. W tej sytuacji po rozdziale 42 korzystamy z sugestii i przenosimy się do rozdziału 75, a później skaczemy jeszcze do innego rozdziału, przez co cała opowieść prezentuje się już trochę inaczej. Powstaje więc taka druga, alternatywna wersja książki. A poza tym wewnątrz gry w klasy mamy część z tamtej strony i z tej strony. Z tamtej strony to jest taki sugestywny obraz żyjących w Paryżu młodych intelektualistów, spędzających niezliczone wieczory na spotkaniach w ciasnym mieszkaniu i charakterystyczny, jak czytam dla tej książki, jest klimat artystycznej bohemy i walki z drobnomieszczaństwem. Z kolei z tej strony przenosimy się na drugą stronę Oceanu Atlantyckiego i proza Cortázara traci, jak czytam, charakterystyczną dla pierwszej części pośpieszność i urywkowość. Akcja tym razem toczy się już w Buenos Aires. Możemy czytać w całości, możemy czytać tylko jedną z części, no do wyboru, do koloru. Zawsze powtarzam, że nie ma odcinka literackiego wehikułu czasu bez opowieści Agaty Christie. Tak jest i tym razem. Właśnie w 1963 roku pani Agata napisała powieść Przyjdź i zgiń. To chyba taka jedna z bardziej
znanych jej powieści, albo taka, na którą gdzieś ja częściej trafiam. Tym razem rzecz dzieje się na początku lat 60. w Anglii. Do biura stenografii i maszynopisania trafia nietypowe zlecenie. Panna, samotna, niewidoma dama prosi o przysłanie stenotypistki, koniecznie tutaj określa, która z pań to ma być. Pozostawia też instrukcje dla dziewczyny na wypadek, gdyby w domu nikogo nie było. Ta pani, postępując według nich, odkrywa zwłoki starszego mężczyzny. Dajcie znać, czy lubicie czytać te opowieści detektywistyczne Agaty Christie. Czy lubicie rozwiązywać takie zagadki kryminalne w klasycznym, powiedziałabym, stylu. Zerknęłam sobie jeszcze na to, kto zmarł w tym 1963 roku, bo zawsze jestem bardziej zainteresowana tym, kto z tego świata literatury zmarł, niż tym, kto się urodził. Zmarł wtedy poeta, turecki poeta, na artykuły, o którym bardzo często trafiam w Płomykach z lat 60. Nazim Hikmet. Jemu w tych Płomykach poświęcono całkiem sporo różnych rubryk. To jest turecki poeta, ale też turecki dramaturg. Jeden z najlepiej znanych poza granicami swojego kraju tureckich pisarzy, a jego utwory zostały przetłumaczone na wiele języków. Z poezją nie jestem blisko, zresztą mogliście zauważyć, że wcześniej nie opowiadałam wam przy okazji tego 63 roku o tomikach poezji, bo po prostu nie czuję się w tej poezji komfortowo. Z takich bardziej znanych osób w tym 63 roku zmarła Pola Gojawiczyńska i na przykład Gustaw Morcinek, którego twórczość zdecydowanie bardzo, bardzo wam polecam. Gustaw Morcinek zmarł 20 grudnia. A co z nagrodami? Nagroda Nobla. Na tym się skupmy. Literacką Nagrodę Nobla w tym roku zdobył poeta grecki. I teraz uwaga na imię i nazwisko. Mam nadzieję, że przeczytam możliwie poprawnie. Yorgos Seferis, laureat właśnie tej nagrody w 63 roku. Jak Akademia umotywowała tę swoją decyzję? Za wybitne utwory liryczne oddające pokłon światu starożytnych Helenów. No to nie pozostaje nam nic innego, jak znaleźć któryś z utworów pana Yorgosa Seferisa. Zaprzeczenie. W samo południe na białym jak gołąb osłonionym wybrzeżu ogarnęło nas pragnienie. Woda była gorzka. Na złotym piasku napisaliśmy imię, ale lekki powiew wiatru starł napis. Całym sercem, wielkodusznie, pragnieniem i patosem uznaliśmy życie za błąd i zmieniliśmy życie. To jest wiersz tego greckiego poety w tłumaczeniu polskiego poety greckiego pochodzenia Nikosa Hadzinikolaou. No dobrze, wydaje mi się, że sprawdziliśmy, co tam w trawie piszczało w tym 63 roku. Oczywiście można by było znacznie dłużej mówić czy o samych książkach, czy o samych bohaterach literackich, czy o samych autorach tych opowieści, ale to był pewien skrót, który mam nadzieję po prostu zachęci was do sprawdzania, co w przeszłości w literackim świecie w książkach piszczało, a może zaintrygowałam was dzisiaj, zainteresowałam was, zachęciłam was do przeczytania czy Gry w klasy Kortazara, czy na przykład opowieści Tadeusza Konwickiego, a może opowieści Stanisława Lema. Bo dlaczego by nie? Jeżeli kojarzy wam się jakiś pisarz albo jakiś konkretny utwór właśnie z rokiem 63, dajcie koniecznie znać w komentarzu, a ja zachęcam was do śledzenia mnie na moim profilu na Instagramie, dlatego że tam też ciekawych takich literackich smaczków nie brakuje. Do zobaczenia w kolejnym poniedziałkowym odcinku. Czwartkowy, jasne, też się pojawi. To będzie kolejny odcinek z cyklu Z Targu Staroci, ale w kolejny poniedziałek podsumuję tutaj mój czytelniczy maj. Czytelniczy maj, który bardzo mnie właśnie czytelniczo zaskoczył.